Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się w grze Hogwarts Legacy. Wreszcie po długim poszukiwaniu udało mi się zlokalizować... Arresto momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Nie, udało mi się znaleźć ostatniego potrzebnego. I przy okazji w końcu pokazało się, okazało się, że mamy kolejne zadanie domowe z latania. Tak czy inaczej, mamy 9 tych już wszystkich, więc świetna sprawa. Jeśli chodzi o te klucze, brakuje nam... Uch jeszcze? Dziwne, wydawało mi się, że mniejszej ilości. Chyba to się zaktualizuje dopiero wtedy, kiedy będę ten... oddawał do mojej skrzynki domowej. Tak też może być. Ale dobra, tak czy inaczej, idziemy po prostu przed siebie, robiąc co nam każą w sumie. Inaczej mówiąc, oddajemy 9 księżycy, żeby dostać tylko i wyłącznie drugi stopień Alohomory. I tak wiem, że Alohomory się nie mówi, tylko musi Alohomory, ale no, ja mówię po swojemu. To związane z jakimś tam, nie pamiętam czym, ale jakiś tam mem z siostrą żeśmy znaleźli. Tak nam zostało przez to. Więc no. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, że czasami powiem właśnie Alohomory, czy coś tego typu, zamiast Alohomory. Nie będę z tego zrobił, ja robię jakiegoś głównego nawyku, ale no. Ej, dobra, teraz tutaj jest zejście niżej. Na szczęście szybko to udało się ogarnąć. I tu powinniśmy spotkać naszego woźnego. Mam nadzieję, że będzie usatysfakcjonowany z tego, ile mu księżyców przyniosę. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguy statues? I actually have some moons for you. Oh, wonderful, truly. If you bring me just a few more, I can teach you how to improve casting Alohomora. I'll keep an eye out for more demiguy statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Okay. 8? Mam się, że 9 już miałem. A jednak jeszcze jednego nam brakuje. Ach, cholera. No cóż, ja się tam cieszyłem, jak jest dobrze, a jednak jest fatalnie. No cóż, to... W takim wypadku nie ma co mówić. Lecę dalej go szukać. Bo ja się nie poddam, dopóki nie będę miał Alohomory 2. Znalazłem kolejnego. Powiem wam tyle, jestem wykończony tym poszukiwaniem, tak pseudo. Czy ono by takie rzeczywistości co najmniej miało jak się zmęczyć, ale tak. Jesteśmy w tej sekcji, w której się składaliśmy przez bibliotekę z Sebastianem. Nawet nie wiecie, jak tu poszukałem czegokolwiek. I tak... Mógłbym to oddać i powiedzieć, to tyle, teraz mamy spokój. Ale ja powiem wam taką rzecz. Jestem w transie poszukiwania tego wszystkiego. Przy okazji tu jeszcze skrzynkę pominąłem. Więc, no. Powiedzmy, że... Żeby jak najbardziej oszczędzić czas odcinka, nie pokażę wam więcej biegania mojego po zamku w poszukiwaniu tego wszystkiego. Ale ja sobie jeszcze teraz właśnie trochę pobiegam. Postaram się powyłapywać jak najwięcej takich rzeczy, bo po prostu mam teraz naprawdę wenę na to, więc spotkam się ponownie, jak już znajdę kolejną jakąś rzecz tego typu. Głównie po to, żeby mieć potem spokój z poszukiwaniem ich, kiedy nie będzie mi się chciało. No, będę musiał to robić, żeby mieć to 100% kiedyś. A przy okazji, tylko jeszcze taka szybko właśnie ciekawostka, patrzcie. Jedna skrzynia, jeden posążek. Możliwe, że już niedługo będziemy mieli cały aneks biblioteczny wystuprocentowany, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało znaleźć. A więc biegałem sobie po różnych miejscach. To miejsce, powiedzmy, że przykuło moją uwagę bardzo, bardzo szczególnie. Z kilku powodów. Po pierwsze, mamy... Nie depulso, jełopie. Właśnie, co? Mamy właśnie tak... Niezwiedzonych dużo miejsc. Drugie, że mi tutaj coś dzwoni, więc kolejny sukces. A po trzecie, znalazłem tam Alohomorę, którą jesteśmy w stanie otworzyć, więc... Tak. Dziewająca chimera. Choć ten dymiący gargulet zdaje się być zaczerwany, to w rzeczywistości komin pokoju wspólnego Hufflepuffu. No.
Czyli tu jest nasz komin. Dobrze, fajnie. Tak. Czy nas obserwowało, czy mi się wydaje? Nie wiem, no ale jak mówiłem. Alohomora, którym jestem w stanie otworzyć, więc... Mówiłem, że nie będę wam oszczędzał czas. Ale jednak, no, wyszło, że Alohomora pokazuje. Czy to wszystko wina tego, że też inne rzeczy były, które tam znalazłem. Chciałem wam pokazać ile. Jest, zagadałem ci po prostu, najłatwiej mówiąc, więc tak. Idziemy, no i co my tu mamy? Okej, to mi się podoba. To mi się podoba. Nowy rękojeść. Właśnie, z tego chyba powinienem już pójść też dać Revelio 2 sobie. Czekaj, Revelio 2. Ale ładne. Zostawimy. Myślę, no, Alohomora 2 powinienem odebrać. I... szczerze, ja jest to chyba dobry pomysł. Zaraz pójdę po tą Alohomora 2. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak potem będę ją miał, będę przez co jeszcze bardziej kuszony do biegania wszędzie wokół i szukania wszystkiego, co się rusza i nie rusza. No, ale no. Może to być nawet zdrowsze dla mnie, że szybciej to wystuprocentuję dzięki temu. Bo jestem teraz w szale 100%owania. No dobra, jestem. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demigod statues? Tak, oczywiście. I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. Będzie coś wyjątkowego, czy nie? We don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. No dobra. Alohomora 2 zdobyta. Jej. You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Okej. 13. O Jezu. Nie wiem, czy tylko znajdę. Czy to oznacza, że mi zabrało jednego? Bo chyba dwa mi. Mieliśmy w nadmiarze. Tak, jednego zabrało na szczęście, więc. Nie jest tak, że będzie mi brakowało teraz jednego następnego stopnia. Ale dobra, tym się póki co nie przejmuję. Ale za to chciałbym zobaczyć, czy tutaj mogę to otworzyć. A no mogę, bo to było na dwójkę. Dobra, to ja idę dalej do szału odkrywania i spotkamy się, jak coś znajdę. No cóż, ten pokój nie skrywał niczego poza ubraniami. I od razu wam powiem, Alohomora 2 w swoim nigrze wygląda jak zwykła Alohomora, więc nawet nie ma dodatkowego płycku pokrętła trzeciego, aż trochę szkoda. Kolejna skrytka, w której macie, jak widzicie, list. Więc no, możecie sobie zatrzymać, przeczytać standardowo. I skrzynia jak jest na kolejną Alohomorę. No cóż, nie będę robił cięcia, żeby powiedzieć dwa słowa i zrobić cięcie. Okej. Ej, dobrze. To było. To już szczęście szybko wyłapałem. Chociaż nadal mógł być szybciej, gdybym się nie rozkojarzył. W środku niezidentyfikowany przedmiot odzienia. Coś mi tutaj dzwoni, więc miejmy nadzieję, że znajdziemy tą kartkę. I znaleźliśmy, super, przynajmniej jedną kartkę mniej. Biur powieści przygodowych. Na wewnętrznej stronie okładki tego starego, nieco zużytego zestawu sterylizowanych powieści przygodowych naszkicowano coś, co wygląda jak gazela. Być może książka była prezentem dla profesora... A, nie profesora, tylko profesor Onai lub jej córki... Atsai? Atsai, tak, Nati. Okej, czyli już wiemy, że Nati jest córką jej naszej nauczycielki. Gdyby gdzieś mówiono wcześniej, to niestety byłem taką lamą, że no nie skojarzyłem faktów. Jeśli nie było, to przynajmniej mogę się cieszyć, że nie pomyliłem faktów wcześniej. Nie wyszedłem na jeszcze większego jełopa niż jestem, no, w rzeczywistości. Okej, to trzeba Alohomora 3. No ten, ja biegnę dalej szukać. Kolejny pokój. Skrzydle medyczne tym razem. Przychodzimy tutaj, gdy jest tu pielęgniarka. Ona nic sobie nie robi. My kradniemy jej list, kradniemy z jej skrzyni. Nadal nic sobie z tym nie robi. Ktoś mówi, że w Hogwarcie naprawdę muszą mało płacić, że ich to w ogóle nie obchodzi. Coś tu dzieje. Ale hej, dla takich jak ja to bardzo dobrze. Łatwo zbierać rzeczy.
I cóż, nie wydaje mi się, żeby to miejsce oferowało nam coś więcej poza tym jednym miejscem, które wymaga jeszcze trzeciego poziomu. A nie, proszę bardzo, jednak coś tu było. A dobra. To teraz... No nie wiem, że tutaj już nic poza trzeciopoziomową Acholorą mi nie pomoże. Okej, okay. Nie znalazłem bezpośrednio niczego takiego istotnego, ale jesteśmy chyba, ale jestem chyba w nowym miejscu. To jest istotne. Z takiego punktu. A potencjalnie może to być ostatni już gdzieś klucz. Więc potem już widziałem szafę ostatnio, więc no. Warto o tym pomyśleć. Bo jeśli to wszystko jest prawdą, to zaraz możemy skończyć kolejnego poboczniaka w sumie. Jeśli chodzi o same miejsce, no wydaje się. Przynajmniej nowe. W rzeczywistości możliwe, że już tu byliśmy. Nie będę zaprzeczał. Ale dobra. Nie ma co się o to kłócić. Po prostu rzucajmy zaklęcia. Zbierajmy co się da. I tyle. Dobra. Bierzemy. To oznacza, że brakuje nam... Ja, żeby nam już nie brakowało? Nawet nie zwróciłem uwagi. No nie brakuje, mamy... Komplet już z Hogwartu, też ten taki powiedzmy do wszystkiego i... Tak, zapomniał ciągle o tej miotle. Coś jeszcze możemy odebrać? Na razie nie. Walce możemy coś odebrać. Strój Prymusa. Przepraszam, to nie jest walka, tylko jest w misjach. No, ale tak wiadomo o co chodzi. Tyle. Więc to już mamy za sobą. Teraz tylko szybko z powrotem do szafy od klucza, która jest gdzieś tutaj, jeśli się nie mylę. Jeszcze Revelio zaraz pokażę, bo pamiętam, że nie była. No, była. No i klucz też jest. Więc szybko tylko złapać klucza. I zobaczę, czy to da od razu 15, czy... Czy nie da 15, bo jeśli nie, to musimy po prostu te rzeczy zanieść do skrzyni domów. Czy będzie 15? Tak, będzie 15, dobra, czyli jednak gdzieś jeszcze jeden musi być. A trudno. Znaczy szkoda w sumie tyle bardziej niż trudno, bo liczyłem, że to może być już ostatni. A jednak dopiero przedostatni. No to dobra, to w takim wypadku ja lecę dalej szukać jakichś swoich dziwnych znajdźków, sekretów i tym podobnych rzeczy. Spotkamy się, jak tylko coś odkryję. Okej, znalazłem kolejną skrytkę na Alhomorę. To prawda jest tutaj tylko i wyłącznie, no, coś takiego. Ja przy okazji też coś zacząłem tutaj dzwonić, więc... Postaram się to zlokalizować czym prędzej. Chyba na dworze to będzie. Tak przynajmniej tutaj. Dzwoni delikatnie w tym miejscu jakoś, ale... No to delikatnie, żeby to było tu, więc... Na dworze, albo na tym... Raczej na tym dziedzińcu gdzieś to musi być. Albo nawet nie wiem gdzie. Bo tutaj znowu nie chcę dzwonić ani trochę, więc... No powiedziałbym, że dziwna sprawa. No ale dobra, tak czy inaczej. Ja znowu znikam do momentu, w którym znajdę coś ciekawego. No dobra, więc w Hogwarcie się poddałem. Wiedziałem, że przyjdę chociaż na chwilę znowu do Hogsmeade i tutaj zacznę szukać. I tak, pierwszy dom. Pieniądze i jedno ubranie. Oczywiście w rozmiarze pęczoklasisty. Więcej. Tak więc, no ja idę dalej. Będę szukał, będę pokazywał. Przy czym odgórnie już powiem teraz. Nie licz na to, że będę pokazywał ubrania czy jakieś zwykłe skrzynki. Będę pokazywał tylko znajdźki, podnoszajki, jakieś lepsze rzeczy niż zwykłe ubrania czy pieniądze. No więc jesteśmy dosłownie przy miejscu, przy którym skończyliśmy, bo tak, tam był jeden dom, który otworzyłem. To jest drugi i od razu zmuszony jestem przeczekać na noc. Gdyż zanim by otworzyłem tamtego doma... Właśnie. W tym tutaj miejscu mówił mi o tym całym tym figurku do podnoszenia. Chociaż nie mam pojęcia, gdzie on miałby niby być. Dlatego też nie. A tutaj teraz będziecie ze mną. Byście mogli pójść też i zobaczyć, czy on tutaj jest. Tylko dajmy na to postać, nie wiadomo czemu wcześniej się odezwała, czy... Jest, okej. Okay. I po prostu postać z nieznanych powodów zaczęła się odzywać przedwcześnie. Okej. Okay. No dobrze, więc jak widzicie, to były ubrania, chociaż mówiłem, że nie będę o nich mówił, i była figurka. To ten, ja lecę dalej szukać. Okej, okay. Prawdopodobnie kolejna chałupa, w której będzie figurka, bo... No. Nasz... Jełop już mi powiedział, co może to będzie.
proszę, miałem rację. No i wyposażenie mi się zapchało. Jak miło. No cóż, biegałem nadal. Świńskim łupie. Nie spodziewałem się, że tutaj coś znajdę, ale jednak... Jednak były. No i cóż, zgodnie z tym, co tu widać, pozostał jeszcze tylko jeden, więc ja jeszcze się trochę pomęczę. Może nawet znajdę, może nie znajdę. Jeszcze zobaczę. Tak czy inaczej, chcę się jeszcze pomęczyć, więc spróbuję, chociaż przez chwilę. Znalazłem go. Wreszcie go znalazłem. A, jasność jako lokalizacja, proszę. Tutaj. Mam to. Ostatni księżyc w samym Hogsmeade. Teraz ważna rzecz. Ile ich mamy na 13 potrzebnych? Zaraz zobaczę. Jedne 5. No cóż. A jednocześnie mogę powiedzieć, że na ziemi starczy, więc nie, więcej nie chcę. Przemijmy teraz. I dobra. Oznacza to mniej więcej tylko tyle, że teraz warto byłoby się zająć jakimiś innymi rzeczami. Bądź najprościej mówiąc, na zakończenie wszystkiego, bo trochę więcej czasu mi to zajęło niż myślałem. Po prostu wykonamy jeszcze co łatwiejsze zlecenie, czy tak to najłatwiej. Od profesorów? Kiedy to już zrobimy, to oczywiście zdobędziemy fajne nowe czary. No i po tym chyba nic więcej takiego nie będzie do zrobienia na razie. W tym odcinku, bo ogólnie to jest dużo. Ale dobra. Próbamy, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Poza tym, że są jakieś pierścienie, które pewnie będą się przebić. Ale na razie się tym nie przejmujmy. Ciekawe, co te bąbelki, przepraszam, pierścieniem ciężko mi grozić. Nie wiem, w sumie sobie prezentować. Osobiście, szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pojęcia, co to ma prezentować. A, dobra, to jest... Kiedy sobie przyspieszenie. Takie fajne nawet. Okej. Okay. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, widziałem tu grupy wrogów, to... moglibyśmy od razu... Kolejna zagadka, o której pewnie nie będę wiedział, co chodzi, więc po chwilę sobie ją odpuszczę. A nie, chwila. A, dobra, nie, ta jednak będzie fajna. Ale nie, nie, nie rozproszę się gwiazdy kluczu. Znajdźmy znowu tą grupę wrogów, którą tutaj widziałem. Jak już ją znajdziemy, pewnie nie ma co czekać, po prostu chcę szybko przetestować, czy nie przetestować nawet, co to nie. Co raczej bym powiedział... Zrobić to, co nam kazali w zadaniu od profesor Garlic. Zdobądź wypróbuj wiadowitą tentakulę. No i zdobądź przy testuj Mandragor na kilku wrogach jednocześnie. Idealne miejsce, tylko... Lecz kolczasty. Okej, okay, zanim coś, to jeszcze czyhacza kolczastego muszę... czy może inaczej, chciałbym czyhacza kolczastego jeszcze zarzucić starożytną magią. Dobra. To jest tak, szybka sprawa, Mandragora. Nie, nie, nie. Nie chciałem dwóch naraz. Jedy ta tentakula. Dobra. No już po wszystkim. Teraz tylko... Trzeba być o tyle ostrożny, żeby nie zginąć. Dobra. Damy radę, na szczęście. Mam taką nadzieję. Okej, okay, jest za ciężka na to, żeby Leviosa zadziałało. Ale co ciekawe, inne zaklęcia działają. Obrażenie zamrożonym wrogowi, nawet przez przypadek wykonałem. I dobra.
tym momencie nie pozostało nic innego, jak tylko szybko skoczyć na miotłę, wykonać drugie wyzwanie, chyba tak najłatwiej to nazwać. Oj, 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 tereny, których nie znam w sumie. Kiepsko, bo nie aktywowałem tam kominka, rzecz jasna. No cóż, oznacza to mniej więcej tyle, że będę musiał sobie tam posrunąć. Więc tak, ja tam szybko srunę i spotkamy się, jak już będę na miejscu. No dobra, tak więc jestem. I to poczuć latanie okazuje się być dokładnie tym samym, czym przebij balony. Więc tak. Nie wiem, czy bym nazwali to poczuć latanie zamiast przebij balony, ale niech tak będzie. Ja się tam z nimi nie będę kłócił. Najważniejsze jest to, że... Oj, zabójcze prędkości tutaj nam zarzucają. Jakby to nas miało szkodzić do czegoś innego. Chociaż no, ja tam pewnie nie jestem z tego wszystkiego. O, widzę znak motyli. W mapie. No dobra. Ale motyle nas nie interesują. Inne rzeczy też nie. Jedne co nas interesuje to... lekcje. I dobra, teraz gdzie będzie najbliższe miejsce? Dosłownie tutaj. Świetnie. Oddajemy zlecenie na latanie, które... Nawet nie pamiętam, co ma nam dać, ale no, coś na pewno da. Jakiś czar to jest na pewno. Po czym idziemy na zajęcia do profesor Garlic, żeby dostać kolejny czar. Nawet nie pamiętam, jakie to będą czary. Ale nie jest to aż takie istotne. Istotniejsze jest to, że dostaniemy czary. Reporting back, professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. No, ciekawe, ciekawe. Precise, deliberate movements. Okay. Resto momentum. Okej. Okay. Ej, zły przycisk tam klikłem. Ale mimo to się udało, więc fajnie. Tak, aha. Okej. Very good. Warto wiedzieć. I gdzie jest to resto momentum? O, tutaj. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. Arrest the moment. That's it. Keep it up. Okej, okay. Jedno się udało. Drugie się udało, więc... Well done. You are on your way to mastering arresto momentum. Więc świetnie. A i przy okazji, żeby potem nie mieć problemu z tym, że zapomnimy o tym, to teraz otworzymy. Skoro to wymagało Alohomora dwójki. I dobra. Załatwione. Załatwione. Świetnie. Mam tu kolejne jakieś... brania. I dobra, teraz to było zadanie profesor Garlic, które da nam Wingardium Leviosa, okej. Okay. Teraz użyj depulsu na lewitującym wrogu. Nie powinno być trudne. Natomiast gorzej będzie zbierz smarki trolla. Będąc szczerym, nie mam pojęcia, gdzie znać jakiegoś trolla. W sensie poza tym jedną, którego już tam dawno temu pokonaliśmy i go już nie ma. Tak się w sumie zastanawiam, to chyba był jeden troll, którego... Tak, to są jedyny, którego widziałem w całej grze. W sensie był dwa, no ale ten drugi, to nie wiadomo, co się z nim stało. Ale tak, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi z moim tutaj rozumowaniem, moim logiką, moim myśleniem. Okej. Okay. Trzeba poczekać na dzień, co jest takie miłą odmianą po tym, jak po nosach się włóczyłem tylko po to, żeby szukać tych dziwaków, tych, no, księżycowych. Ale okej, okay, nie ma co się tym przejmować. Idziemy na lekcję. Ona swoją różdżką pomacha, pobodlewa. Mhm. Tu mamy kapustę, która chce nas pogryźć. Mhm. I nawet nasza ta koleżanka, nie pamiętam teraz, jak miała na imię, ale tak. Hufflepuffu, którym już poznaliśmy. Inni też. I szata nam się zepsuła. Mam
przekaz moje kwiatki też zbiorę, bo czym by nie? Mogą się przydać. I proszę. Dzień dobry, profesor Garlic. I've completed my assignment, professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Okej. I mamy to. Wingardium Leviosa w końcu. O, jedno zaklęcie. Dodam sobie tu tej kolekcji chwilowo. Trochę dziwne sterowanie tym będzie, ale okej, niech będzie takie. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Ale tutaj też jest trochę więcej. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Nie chciałem gadać, chciałem... Professor, perhaps later. Not to worry, I'll be here if you'd like to talk. Ja mam użyć Wingardium Leviosa ze sterowaniem, które tam sam każą używać. Ale jak widać, nie wyłącza to opcji tej. Jak to się nazywa? Włącza niestety możliwość interakcji. Pozwala to tylko obracać i do siebie, od siebie. Góry na dół się nie da chyba. Smutne to. Ale dobra. Gdy mam więcej pudełek, gdybym chciał ćwiczyć, ale nie chcę. Na razie. No, wyjdźmy stąd po prostu i... 27 minuta, więc mamy jeszcze trochę czasu. Problem w tym tylko, że nie wiem, co tak naprawdę zrobić. Może... Może poszukam ostatniego klucza, bo czemu by nie. Chciałbym chociaż cokolwiek zakończyć dzisiaj, więc... Prawdopodobnie pobiegam sobie trochę poszukiwując klucza. No więc... zanim coś jeszcze, to powiem wam tylko tyle, że jestem totalnym idiotą i jełopem. Byliśmy tutaj, otwieraliśmy to przejście. Alohomorom. Chodziłem po różnych miejscach, nie ogarniałem. Okazuje się, że tutaj też było jakieś przejście właśnie z Alohomorę jedynkę. Więc stwierdziłem, że to zwiedzimy razem. Raczej takie nowe wieże są zazwyczaj czymś o tyle ciekawym, czy lepiej zwiedzać właśnie razem, czy coś. I znowu takie przejście. I przy okazji tak, widziałem klucza. Gorzej, że nie jestem pewien, gdzie on ucieka. Podejrzewam, że tutaj, tak, jest szafa, więc tutaj. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in Revelio. Tak. Tak więc... Chyba się udało. Chociaż powiem szczerze, nie spodziewałem się, żeby się tak męczył ze znalezieniem jednego głupiego miejsca. Głównie dlatego, że nie nawet myślałem o tym, żeby tutaj Revelio rzucać. A jeśli chodzi o to, żeby... A tym bardziej szukać jeszcze tutaj klucza. Dlatego, że przychodziliśmy tędy tyle razy, że już mi się wydawało, że wszystko mamy kategorycznie ogarnięte i tyle. Ale są takie dziwne drzwi, których nie rozumiem. No cóż, ale jak już to znaleźliśmy, to warto zwiedzić, żeby potem nie płakać, że czegoś będzie brakowało. To podobne. Chociaż z tego, co widzę, to chyba tutaj wielkich odkryć nie było poza tym jednym kluczem. Żeby nie było to nie tak, żeby narzekał na tego klucza, tylko po prostu widzieliśmy to miejsce, w którym już byliśmy i jak najbardziej co zrozumiałe i tym podobne, tylko no po prostu mi trochę zaskakiwało. I teraz tak, pokój wspólny, wielka sala, nie, a nie, jednak tak, dobra, pokój wspólny Hufflepuffu, świetnie.
No i dobrze, to znaleźliśmy w sumie. Daj mi przynajmniej spokój z jednym pobocznikiem. O treści znajduj rzeczy, które w sumie są nieoznaczone. I tak. Szkoda, że nie było jakiegoś łatwiejszego sposobu na szukanie tych kluczy, no ale... Co by było, nie było, przynajmniej udało się tego pozbyć raz na zawsze. Teraz zobaczymy, co w ogóle będzie jeszcze po tym, jak odłożymy wszystko. Uwaga! Okej, No i co jest w środku? Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Revelio. Chyba nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale okej. Poza tym, że jest to jakiś wygląd szat. Szat domu relikt Hufflepuffu. To dom dla sprawiedliwych i wiernych puchonów. Otrzymywana za otworzenie skrzyni domu przy użyciu kluczy. Wow, okej. Ładna, ładna. Może nawet w niej pochodzimy. No dobra. W takim wypadku, no świetna sprawa. Udało się rozwiązać jedno kolejne zdanie, więc... Nie wiem, czy jeszcze trzeba będzie informować tą naszą tą koleżankę o tym, czy nie. Ciężko stwierdzić. O, swoją drogą. Mamy rękawice mocniejsze. Tak, rzeczywiście to wezmę. Ubranie jakoś tak mi się nie za bardzo podoba, nie będę ukrywał. Więc zmienię zaraz wygląd do czegoś takiego bardziej dostojnego. Albo po prostu innego, na przykład takie. Nie wiem, jeśli coś pokrył bardziej takiego, żeby też było ciemne, bardziej pasujące. No, niech będzie taki zestawik po prostu teraz. Ale to co? Kurczę, świetne szato, podoba mi się. I tak, porozmawiamy z Nelly, czyli jeszcze trzeba im poinformować o tym, że udało się to odkryć. Więc, nie, poinformujemy czym prędzej. I na tym będziemy kończyć odcinka, bo nie ukrywam, muszę po prostu zrobić sobie solidną przerwę od Hogwarta. Szukanie tamtych znajdziek, no, trochę mnie wymęczyło. Jakkolwiek gra jest świetna i z chęcią pograł dalej, tak, to... To po zrozumiecie, jeśli powiem, że jestem chwilowo nią zmęczony. I cóż, jak dla was z perspektywy oglądania tego odcinka, to pewnie nie ma znaczenia, bo znając po prostu ten moment, w którym to nagrywam, a ile odcinków jeszcze jest przed tym momentem, to... Po prostu, kiedy dojdzie moment tego odcinka, to już dawno przerwa moja się skończy. Wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Okay. To jest jedna kwestia zakończona. I tym samym jeszcze ukończone misje poboczne, czy co tam było. Też więc, no... I... Jej. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. I na tym wszystkim będziemy już powoli się żegnać z Hogwartem. Przynajmniej chwilowo. Ja oczywiście odbieram tylko jeszcze różne tej rzeczy. To ważne też, może zobaczyć, co jest wymagane dla profesor Garlic. Wychoduj i zbierz ślaz, zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, potem wcześniej je wypróbuj. Wiecie co? Chyba jesteśmy w stanie to zrobić już od razu. Dobra. Jeszcze tak na zakończenie niespodziewanie. Od razu zdobędziemy kolejny czar. Bo ślaz posiadamy. Tylko go podnieść. Coś ciekawe, nie zaakceptowało tego, że wcześniej hodowaliśmy ślaz. No ale dobra. Więc idziemy do profesor Garlic i uczymy się kolejnego zaklęcia. Tym razem jest to Flipendo. Teraz swoją drogą wydaje mi się, że pomoże nam z niektórymi zagadkami, które widzieliśmy już wcześniej. No dobra, więc już lecimy do profesor Garlic, żeby dostać kolejne zaklęcie, którym jest Flipendo. Tak, Flipendo, jestem pewien, że
czym można tylko pewien, że pomoże nam z czymś, co raczej wiem, że da mi achievement, jeśli pobawię się w obracanie krów, więc tak. Jak tylko po prostu będę miał okazję... jak to się nazywa? Znaleźć krowę, to się pobawię w obracanie. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Dobra, dobra. I... flipendo zdobyte. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Okej, i... teraz tak naprawdę muszę zrobić dwie rzeczy. Pierwszą to co to rzucić, a kolejną flipendo. Czy zaliczy to mi wyzwanie? Tak, część wyzwania, profesor, zadanie profesora. Ona i to zaliczyło. Okej. Okay. Fajne, fajne. Dobra. To teraz tylko kwestia ostatnia, czyli jak to się nazywa? Zbierz smarki trolla. Ale to niestety będzie za trudny ten moment, więc powiedzmy szczerze, nie będę się tym aż tak przejmował. I tak, następne spotkanie. I to mówię wprost. Może zagadki Merlina, na pewno coś z tymi wszystkimi miotłami, bo jak już mam coś robić, to wolę robić coś, co będzie mi sprawiało przyjemność, będzie jakkolwiek, jakby to sobie określić, inne niż to, co robiłem ostatnio, więc tak, niech i to będzie. A przy okazji jeszcze pomyślę, czy może coś tutaj nie wziąć, ale to na spokojnie już sobie, więc tak, to tyle i trzymajcie się, hej hej.